Wiem, że punktem wyjścia dla scenariusza był reportaż, na który się pan natknął i czy mógłby pan nam powiedzieć coś więcej o tym tekście? No tak, przeczytałem w dużym formacie reportaż Lidii Ostałowskiej pod tytułem To się stało mojej żonie. Dotyczył on seksafery olsztyńskiej, czyli domniemanego gwałtu i molestowania pracownicy ratusza przez prezydenta miasta. Natomiast to, co było dla mnie bardzo zaskakujące, to to, że Lidia Ostałowska potraktowała ten temat przez postać męża, czyli osoby, która bezpośrednio nie została, prawda, dotknięta tym gwałtem, tym molestowaniem, ale musiała z tą wiedzą się po prostu borykać i pewne decyzje podjąć. I pomyślałem z Markiem Pruchniewskim, z którym razem pisaliśmy scenariusz, że to jest świetny punkt wyjścia na właśnie opowiedzenie historii o bohaterze, który musi zweryfikować swoją miłość, na nowo nazwać po prostu swój związek. Taka opowieść mogłaby kusić, żeby zrobić z tego film o mechanizmach władzy, o wykorzystywaniu podwładnych przez szefów, a jednak zdecydowaliście się na film, który, jak wskazuje tytuł, jest rzeczywiście tylko i wyłącznie o miłości i o wielu jej obliczach. To było od początku oczywiste, że tak właśnie będzie? Tak, tak. Od początku z Markiem myśleliśmy o tym, żeby nie wchodzić w publicystykę i nie robić filmu z minutą interwencyjnego, czyli o mobbingu, molestowaniu, o tym, jak kobietom jest strasznie w pracy i tak dalej, i tak dalej. Nie, to nie było dla nas jak gdyby ważne. Natomiast ważna była ta sytuacja, przez którą ja muszę tę parę moją po prostu przeprowadzić. Tak, stało się coś strasznego i teraz mój bohater, co on ma z tą wiedzą zrobić? Czy on ufa żonie, czy nie ufa? W końcu on nie wiedział, jak było, tak? On dowiaduje się wszystkiego od swojej żony. Czy ona mu kłamie, czy nie kłamie, czy był romans z prezydentem, czy nie był romans z prezydentem. Co ja mam w tym wszystkim zrobić? Czy ja tą moją żonę kocham jeszcze? O tym robiłem film. Nie robiłem filmu publicystycznego. Na ile postać Tomka, grana przez Marcina Dorocińskiego, była gotowa i podana już aktorowi przez scenariusz, a na ile on sam i być może improwizacja w trakcie zdjęć dołożyła coś do tej postaci? Scenariusz był napisany bardzo precyzyjnie i właściwie na planie nie mieliśmy takich bardzo improwizowanych scen razem z Marcinem. Oczywiście zawsze coś aktorzy dokładają od siebie, coś zdejmują ze scenariusza, ponieważ ja bardzo lubię tak zwane próby stolikowe, czyli analizowanie tekstu i przygotowywanie się, po prostu przegadywanie tego tak, aby aktor wiedział, kim ta postać jest, skąd to wszystko wynika. Natomiast ja zawsze też, jeżeli aktor coś zaproponuje, pewne zmiany dialogu, albo być może pewną inną interpretację sceny niż wydaje się w scenariuszu, to po prostu biorę lub nie, ale zawsze słucham. To znaczy pytam się, czy to po prostu pasuje do tematu, który opowiadam w filmie. Jeżeli tak, no to oczywiście biorę to ze wszystkim, co mi daje aktor. Jeżeli nie, to rozmawiam, dyskutujemy, próbujemy coś inaczej zrobić. Marcin Dorociński był z panem na pokładzie tak naprawdę chyba od początku i próbowaliście wspólnie z wieloma aktorkami, a w końcu znalazła się Julia Kijowska. Co takiego było w tej parze, kiedy zobaczył pan ich pierwszy raz razem na ekranie, że pomyślał pan, że ona jest Marią? Znaczy, bardzo długo szukałem faktycznie aktorki na postać Marii, ale to tylko dlatego, że wiedziałem, że ona jest po prostu bardzo ważna, żeby zbudować postać mojego głównego bohatera, Tomka, ponieważ to jest takie emocjonalne lustro tej postaci. Ponieważ mój bohater jest taki bardzo skryty, zamknięty w sobie, niepewny sam siebie, niepewny swoich uczuć. Szukałem osoby, która będzie taka z sercem na dłoni, to znaczy, która będzie bardzo emocjonalna i będzie przy okazji widać, że ona jest w stanie po prostu zrobić wszystko dla tej miłości, dla tego swojego męża. A Julia Kijowska jest po prostu aktorką, która szalenie daje z siebie ze środka, to znaczy wywala te emocje w ten sposób, że ja widzę, że ona po prostu kocha tego swojego męża. Tak? I kiedy ich razem zacząłem fotografować na próbach, zobaczyłem, że ta miłość po prostu jest. Znaczy miłość, oczywiście miłość, pewny rodzaj relacji, związku, pewnego takiego splecenia się ze sobą. To wszystko było, dlatego Julia właśnie zagrała.
Podczas konferencji mówiliście i pan, aktorzy, że kobiety w tym filmie są silne, że Maria jest silna, a we mnie jest jednak cały czas taki maleńki bunt, bo siłą Marii jest cierpliwość, milczenie i pokora. I mam troszeczkę jednak z tym problem jako kobieta. Dlaczego Maria nie wybucha, nie odpowiada na tę sytuację, która jest dla niej jednak bardzo opresyjna i ciężka? No to jest po prostu taka postać. Niektóre postacie takie są. W życiu też takie są postacie, które jakby prezentują ten rodzaj po prostu wrażliwości. Zresztą nie sądzę, żeby wybuch czy jakakolwiek agresja w stosunku do męża mogłaby po prostu polepszyć ten związek. Maria doskonale wie, że po prostu on musi mieć swój czas, tak? Że on po prostu musi mieć swój czas. I ona mu ten czas po prostu daje. Oczywiście bardzo cierpi w tym wszystkim, bo kocha tego swojego męża, ale mu ten czas daje. No, takie było założenie scenariuszowe. To może jeszcze na koniec zapytam, bo wbrew temu, co mogłoby wynikać z naszej dotychczasowej rozmowy, film nie jest tylko i wyłącznie o Marii i Tomku. Jest tam też kilka innych wątków i wszystkie są wątkami miłosnymi, tylko w różnych wcieleniach. Skąd ta decyzja, żeby pokazać różne twarze miłości? No dobrze pani to nazwała, ta parze miłości, tak, poprzez wprowadzenie po prostu pary prezydenckiej, czy też wprowadzenie pary rodziców Tomka, chciałem pokazać, jak ta miłość determinuje właściwie całe nasze życie, całkowicie wszystkie nasze relacje. I oczywiście inne wydarzenia determinują miłość rodziców Tomka, to znaczy to już jest pewien schodzenie, matka umiera na raka, cały ten związany z tym wszystkim ból, obowiązek, zbliżanie się czegoś nieuniknionego, ale też przez parę prezydencką chciałem pokazać, jak w pewnym życiu trzeba się opiekować na przykład dzieckiem niepełnosprawnym i jaka wiąże się z tym wielka odpowiedzialność i za tego drugiego człowieka. I wtedy ta odpowiedzialność za to dziecko niepełnosprawne determinuje znowu tę miłość, czyli tą parę prezydencką. To chodziło mi o pokazywanie bardzo wielu różnych aspektów miłości. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.